Dla tych, którzy nie chcą dopuścić do siebie myśli, że Mistrzostwa Świata dobiegły końca, kolejne podsumowanie ciekawostki, tym razem przygotowana przez Sławkę na podstawie raportu FIFA, dziesiątka najszybszych piłkarzy podczas turnieju. Jeśli film będzie dla Ciebie wartościowy i interesujący, pamiętaj o subskrybowaniu, aby nie przegapić kolejnych, a także komentowaniu i ocenianiu. Tak niewiele wystarcza, by mały kanał mógł dotrzeć do większej liczby widzów. Dzięki! Co ciekawe, jeden z ikonicznych dla tych mistrzostw sprintów Mbappé przeciwko Argentynie, zmierzony na 32,4 km na godzinę, okazał się zbyt wolny, aby trafić do rankingu. Zaczynamy od 8 miejsca, ponieważ piłkarze z pozycji 10-8 osiągnęli taką samą prędkość. Irving Lozano, 33,3 km na godzinę przeciwko Brazylii. Meksyk dobrze zaprezentował się w grupie, znacząco przyczyniając się do odesłania Niemców już po trzech spotkaniach. Jednym z głównych aktorów, zgodnie z przewidywaniami obserwatorów, okazał się młody gwiazdor PSV Eindhoven. Został on pierwszym w historii reprezentantem tego kraju, który w swoich pierwszych dwóch spotkaniach na mundialu zaliczył gola lub asystę. W 1/8, a zatem na etapie, gdzie Meksyk ostatnio regularnie odpada, przeciwko Brazylii, Lozano rozpędził się do ponad 33 km na godzinę. Taką samą prędkość osiągnął Gowin w spotkaniu z Hiszpanią. Wiele mówiło się podczas turnieju o zawodniku CSKA Moskwa, którego okrzyknięto jednym z największych odkryć. Obserwatorzy wciąż czekają jednak na zapowiadany niemal od spotkania z Arabią transfer do Chelsea lub Barcelony. W starciu z Hiszpanią Rosjanie nie mieli wiele z gry. Schowani za podwójną gardą, rzadko wychodzili do śmielszych ataków. Podczas jednej z takich kontr, Gowin uzyskał wspomnianą prędkość. Warto podkreślić, że piłkarz wykreował najwięcej szans w całym zespole podczas turnieju. Trzecim zawodnikiem, któremu zmierzono 33,3 km na godzinę, okazał się boczny obrońca La Furia Roja i Realu Madryt, Dani Carvajal. Zawodnik, który wyleczył uraz w ostatniej chwili, aby wziąć udział w turnieju, podobnie jak cały zespół, nie będzie miło wspominać tych mistrzostw. Zawirowania wokół reprezentacji przyczyniły się do kolejnego wielkiego zawodu. Na szóstym miejscu dwóch zawodników, Jesse Lingard, 33,52 km na godzinę przeciwko Kolumbii. Choć zawodnik Manchester United pokazał na turnieju sporo technicznej jakości, nie zatracił jednego z swoich głównych atutów, jaką jest szybkość. Zaciętym, zakończonym, przełamującym klątwę konkursem rzutów karnych przeciwko Kolumbii, młody Anglik sprintował z prędkością ponad 33,5 km na godzinę. Kyle Walker. W tym samym meczu identyczny sprint zanotowano Walkerowi. Warto podkreślić, że inaczej niż w klubie, piłkarz nie występował jako boczny obrońca, a jako jeden z trzech środkowych. Miał więc mniej okazji do atakowania bramki rywala i podejrzewam, że zmierzona prędkość została uzyskana podczas jednej z akcji obronnych. Santiago Arias, 33,59 km na godzinę przeciwko Anglii. Kolejny uczestnik tego spotkania, które jak się okazuje, dostarczyło nie tylko sporo emocji za sprawą zaciętej walki i determinacji obu stron, ale także kilka naprawdę szybkich sprintów. Minimalnie szybciej od Anglików pobiegł ustawiony na prawej obronie Arias. Na trzecim miejscu Luis Advincula, 33,77 km na godzinę. Peru pokazało ogromne zaangażowanie i spory potencjał, zwłaszcza w ofensywie, ale nieszczęśliwie uległo Duńczykom, a także nie było w stanie wyrządzić krzywdy Francuzom, co poskutkowało szybkim pożegnaniem się z turniejem. Właśnie przeciwko ekipie Eriksena Luis Advincula podczas jednego z ataków biegł prawie 34 km na godzinę. Marcus Rashford. Identyczny sprint zmierzono przeciwko Szwecji Markusowi Rashfordowi. Jeden z najlepiej zapowiadających się młodych talentów piłkarskich dołącza zatem do grona szybkonogich kolegów z reprezentacji. Piłkarz pojawił się na boisku w doliczonym czasie gry, nie musiał więc martwić się oszczędzaniem sił. A przeciw sobie miał wycieńczonych i zrezygnowanych rywali, mimo wszystko osiągnięcie godne uwagi. Ante Rebic. Na pierwszym miejscu również dwóch piłkarzy. Pierwszym jest, jak się ostatecznie okazało, finalista z reprezentacją Chorwacji, który pewnie będzie zapamiętany z wykorzystania Babola Caballero w meczu z Argentyną, ale niemal 34 km na godzinę to również wyczyn godny uwagi. Swój sprint wykręcił w pełnym zwrotów akcji, a zakończonym ostatecznie w serii rzutów karnych pojedynku z Danią. Cristiano Ronaldo, 33,98 km na godzinę przeciwko Hiszpanii. Oto jeden z sekretów Portugalczyka. Pomimo wieku, w którym wielu myśli już o emeryturze, nowy gracz Juventusu wciąż znajduje się w doskonałej dyspozycji fizycznej. Mając 33 lata i zostać najszybszym piłkarzem na Mistrzostwach Świata? Kapitalne osiągnięcie. Oto lista 10 najszybszych zawodników podczas mundialu. Co sądzicie o tym zestawieniu? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za oglądanie. Już niedługo kolejne materiały. Prosto z kanapy rezerwowych.